Odnajdując Chrystusa pośród świata. Modlitwa i duchowość. Droga, która prowadzi do świętości, to droga modlitwy. Modlitwa zaś winna rozwijać się w duszy stopniowo, jak nasionko, z którego później wyrasta majestatyczne drzewo. Święty Jose Maria. Wiara katolicka i w moim przypadku duchowość Opus Dei jest czymś, nie potrafię powiedzieć tego innymi słowami, bardzo pięknym. Wiara katolicka i nauczanie świętego Jose Marii są bardzo, bardzo pozytywne. Ludzie często błędnie postrzegają chrześcijaństwo jako zbiór zasad. Nie możesz robić tego i tamtego też nie możesz. To ogranicza twoją wolność. A ja myślę, że chrześcijaństwo jest czymś zupełnie przeciwnym. Jest coś niewiarygodnie wyzwalającego w odkryciu, że twoje zwyczajne życie jest czymś, co w pewnym sensie dotyka nieba. Że możesz chodzić twardo po ziemi i równocześnie sercem wznosić się ku niebu. Tym, co dla mnie jest najważniejsze w duchowości Opus Dei, jest świadomość bycia dzieckiem Boga. Żyjesz tym dzisiaj i jesteś w Jego rękach. Jeśli jesteś wierny Bogu, Bóg będzie wierny Tobie. To pomaga zobaczyć pełny obraz, pomaga zobaczyć, co jest w życiu naprawdę ważne. Jeśli wśród Twoich priorytetów na pierwszym miejscu jest Bóg, rodzina i praca w tej kolejności, zwykle widzisz rzeczy w szerszej perspektywie, a to pomaga nabrać odpowiedniego dystansu. Daje to także pokój, który wszystko przenika. Życie chrześcijańskie jest jak kompas, który wskazuje drogę ku moralnemu życiu. I nie są to jakieś sztywne zapisy prawne. To światło, które prowadzi nas i pozwala oświetlać drogę innych wśród tylu wyzwań, które stawia dzisiejszy świat. Przesłanie jest dla wszystkich. Każdy może być świętym. To wydaje się jest tym wielkim przesłaniem. To bardzo podobne do małżeństwa, które chciałbyś, by trwało całe twoje życie. Jeśli solidnie nad tym pracujesz, będziesz tak szczęśliwy, jak tylko to jest możliwe. Odnajdując Chrystusa pośród świata. Święty Jose Maria Escriva, założyciel Opus Dei.